Witam Państwa bardzo serdecznie. Program Kilka Pytań Do. Spotykam się dzisiaj z przedstawicielami koła Partii Zielonych w Płocku. Ze mną Arek Gmurczyk. Witam Ciebie, Arku. Dzień dobry, cześć. I Jarek Cybulski. Dzień witam dobry. Serdecznie. Panowie, chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat segregacji śmieci, ponieważ mamy jakieś zmiany w 2019 roku w tym temacie. Zgadza się. Arku. Znaczy tak naprawdę dużo zmian dla nas nie ma, które bezpośrednio nas dotykają. Przede wszystkim do tych pojemników, które wszyscy znamy, dołączył jeszcze jeden pojemnik na odpady biodegradowalne. Taki brązowy. To ile dzisiaj mamy pojemników na segregację śmieci? No będzie pewnie 4, tak w wielkim skrócie. Natomiast trochę inaczej to wygląda przy domkach jednorodzinnych i troszkę inaczej wygląda to, jak mieszkamy w blokach. Jeśli mieszkamy w bloku, najczęściej mamy 3 lub 4 takie większe, kolorowe i w naszych altanach śmietnikowych pojawił się właśnie ten jeden, taki mniejszy, brązowy na odpady biodegradowalne. A w domkach? W domkach jak to wygląda? Szczerze mówiąc, nie mieszkam w domku, nigdy nie mieszkałem i nie do końca orientuję się, natomiast jest to jakby na praktycznie identycznych zasadach, tak? Tylko tam jakby te kontenery są oczywiście mniejsze i są trochę inne zasady, jeśli chodzi o płatność. Panowie, dlaczego tak ważna jest segregacja śmieci? Znaczy, to jest wbrew pozorom bardzo proste. Jeśli chcemy oddychać czystszym powietrzem, jeśli chcemy czerpać radość, przyjemność ze środowiska naturalnego, które jest w dobrym stanie, powinniśmy po prostu te śmieci segregować. A co nam to daje? Daje nam to, że możemy wykorzystać, dajemy drugie życie tak naprawdę naszym śmieciom. Większość, duża część śmieci, które zużywamy każdego dnia, nadaje się do ponownego przetworzenia. A co za tym idzie? Nie zużyjemy tylu surowców naturalnych, tyle energii, nie wyemitujemy tyle dwutlenku węgla, żeby stworzyć jakby to wszystko od nowa, tylko możemy jakby użyć tego, co już zostało stworzone i po prostu przetworzyć to. Zaoszczędzimy energię i po prostu pieniądze. I teraz jeszcze jaka jest alternatywa? W tej chwili na Pacyfiku, w północnej jego strefie, pływa wyspa śmieci plastikowych. To są sieci rybackie i takie odpady, które na przykład u nas Wisłą idą sobie do Bałtyku i dalej do oceanów. Pani zgadnie, jaką powierzchnię ona zajmuje, porównując do Polski? Wie pan, że ja widziałam przeróżne filmy w internecie. To jest powierzchnia 3 Polsk w tej chwili. Każdy z nas. Jeżeli trend zachowamy, to w 2050 roku w oceanach będzie tyle ryb, ile plastiku. Ale to się tyczy, Jarku, głównie tych plastikowych odpadów, prawda? Tak, tak. Ale one są najbardziej istotne, bo one są najtrudniej biodegradowalne. To setki, tysiące lat jest. Poza tym już ten plastik jest w nas wszędzie. Że plastiku jest po prostu bardzo dużo i to jest przede wszystkim ogromny problem, bo tak naprawdę plastik rozkłada się krócej, aniżeli chociażby szkło, które można powiedzieć, że jest nie do końca biodegradowalne, bo przyjmuje się tak bardzo umownie, że szkło może rozkładać się nawet 4000 lat, tylko że jakby w tym momencie nie jesteśmy do końca w stanie tego sprawdzić tak naprawdę. No tak. Natomiast plastik, powiedzmy, w zależności od rzeczy, na przykład 500 lat, więc to też jest ogromna skala. Chodzi przede wszystkim o tym, że plastiku wszędzie dookoła nas jest mnóstwo i stosunkowo łatwo tak naprawdę wykorzystać go ponownie. A co za tym idzie, nie zużyjemy chociażby ropy naftowej, lub energii, którą potrzeba zużyć, żeby nowy plastik zrobić od jakby podstaw. I to jest tak ważne, żebyśmy właśnie segregowali, żeby wyrzucić ten plastik w konkretny pojemnik, tak żeby on został ponownie wykorzystany. Tak, żeby nadać mu po prostu nowe życie. Co do plastiku, on się dzieli na coraz takie mniejsze cząsteczki, mikro, nanocząsteczki. Nanocząsteczka to jest tam już milionowa część milimetra. I on już jest nas, po prostu ryby, które są w morzach, to jedzą. Myjemy te ryby. Dokładnie. Tak, tak, o tym słyszałam. I to już również chodzi w nasze komórki. Jeszcze nie ma w tej chwili do końca przeprowadzonych badań, albo nie są ujawnione, jak ten plastik wpływa na nasze zdrowie, ale i ja tu nie spodziewam się niczego ile dobrego. Ile to tak naprawdę już jest w naszym życiu, w naszym pożywieniu, prawda? To jest stosunkowo prawda? Nowy temat, natomiast jakiś czas temu byłem w Barcelonie i tam już widziałem na plaży informacje na ten temat, fajne infografiki pokazujące, jak to wszystko działa, że ty wyrzucasz coś plastikowego na plażę, to lada moment za chwilę znajdzie się w morzu. Lada moment woda morska spowoduje, że to w jakiś sposób tam się rozłoży bardziej lub mniej.
zjedzą to ryby, a ty później zjesz te ryby. Jaki to ma wpływ na nasz organizm, prawda? Bardzo łatwo sobie wyobrazić. Ja myślę, że warto tutaj w dwóch zdaniach tylko krótko panowie podkreślić, że łatwo stosunkowo jest też podjąć podstawowe przynajmniej kroki do tego, żeby minimalizować zużycie tego plastiku. Oczywiście, że tak. Prawda? To jest, nie wiem, bidon zamiast codziennej butelki wody butelkowanej, zdecydowanie, prawda? Zdecydowanie warto. Ja tak naprawdę do niedawna używałem też dość dużo wody mineralnej, no bo poprowadzę taki, a nie inny tryb życia, jestem gdzieś tam aktywny fizycznie i wydawało mi się, że tak trzeba, natomiast okazuje się, że wcale nie. Nie czuję się w żaden sposób źle. Używam przede wszystkim wody jakąś przygotowaną, można używać filtrów z wkładami różnego rodzaju. Ilość plastiku, ilość butelek, jakie możemy zaoszczędzić tylko poprzez coś takiego, że używamy fajnego, zwykłego bidonu, jest naprawdę... Może być imponująca. Bardzo duża, tak. Dokładnie. Ja kiedyś sobie zrobiłem taki mały eksperyment. Przez tydzień czasu wszystkie butelki plastikowe, których używałem, będąc gdzieś tam w trasie, podróżując, pracując, ale i w domu, trzymałem jakby w jednym miejscu. Po prostu mnie to przeraziło. Ta ilość. Dokładnie. Panowie, jak gdybyśmy wzięli taką piramidę, jak walczyć ze śmieciami, to na samej górze jest ograniczenie naszych własnych potrzeb, prawda? Nie musimy wcale tyle kupować, nie musimy tyle konsumować, to jest temat jeszcze rzeka. Na drugim miejscu jest jak gdyby powtórne wykorzystanie, że ja ten bidon mogę wykorzystać kilkakrotnie, a nie wywalam go od razu do śmieci. Kilkadziesiąt wręcz, to jest bidon. Na trzecim miejscu to jest recycling, czyli już wyrzucamy do śmieci, ale odzyskujemy to. Na czwartym miejscu jest spalanie i na piątym to jest składowanie śmieci. Mniej więcej tak to wygląda, w takim porządku powinniśmy z tymi śmieciami sobie radzić. Jedna fajna rzecz, myślę, że warto o tym w tym momencie wspomnieć. Mało kto z nas wie, że wystarczy 35 plastikowych butelek, żeby wyprodukować Polar. Okej. Okay. Czyli generalnie tak, pierwsze to ograniczamy zużycie tych plastików, a drugie to jeżeli już używamy, to absolutnie segregujemy. Oczywiście, znaczy nie oszukujmy się, bo plastiku nie da się wyeliminować z naszego życia. To nie chodzi o to, żeby wyeliminować go w 100%, tak? Ale żeby wykorzystać go ponownie. Każdy mały krok jest bardzo, bardzo ważny. Jest taka blogerka Bay Johnson, ona była 2 lata temu w Polsce, miała kilka spotkań, seminariów. Ona ze swoją rodziną żyje na zachodnim wybrzeżu w Stanach i oni w ciągu roku, 4-osobowa rodzina, produkują litr śmieci. No, to jest marzenie, ale bądźmy realistami. Zero waste panowie, jest coraz bardziej popularne. Panowie, pytanie ważne. Jak dobrze segregujemy? Bo ja mam osobiście, jestem na etapie takiej wiedzy, że tak naprawdę każdy pojemnik po jogurcie czy po innej rzeczy muszę umyć. Czyli zużywam wodę, zużywam, nie wiem, detergentów. Jak to jest naprawdę? I to jest właśnie podstawowy błąd, który ja się przyznam, że też, szczerze mówiąc, jeszcze niedawno popełniałem. Nie, absolutnie. Nie musimy myć słoików, nie musimy myć opakowań po jogurtach, absolutnie nie. To jest ważne. Dokładnie, bardzo ważne. Bo ta segregacja staje się nagle dużo prostsza. Tak, tak. Ja też myślałem, że trzeba to robić. Gdzieś tam wyczytałem, że wystarczy zimna woda, ale to robiłem. Dopiero później się wczytałem i okazuje się, że absolutnie nie. Absolutnie nie trzeba tego robić, śmieci zostaną umyte mechanicznie w sortowni, całkiem niedaleko pod Płockiem. Nie trzeba tego robić. Co ważne, nie można natomiast dopuścić do sytuacji, że wyrzucamy powiedzmy pół jogurtu, ponieważ... Ten jogurt powinien pójść do tego zbiornika bio. Bio. Dokładnie. Tak. Okay. Jeśli już. Nie możemy doprowadzać do tego, że wyrzucamy jakieś tam część tego jedzenia do odpadów, które możemy powtórnie wykorzystać, ponieważ to jedzenie zepsuje na przykład makulaturę lub innego rodzaju odpady, które się jakby nadają do ponownego użycia. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie nie trzeba myć. Panowie... Aczkolwiek jest tak w Płocku, jeszcze tylko tak szybciutko. Tak jest w Płocku, nie we wszystkich gminach, więc jakby warto zawsze sprawdzić, czy w naszej gminie akurat tak jest. Natomiast z tego, co się orientowałem, we większości miejsc w Polsce jest tak, że nie trzeba absolutnie myć plastików. Czy to musi być puste, ale dokładnie, nie musi być wymyte. Dokładnie. Panowie, a co jeszcze z takimi opiniami, że tak naprawdę segregujemy te śmieci, potem podjeżdża jedna śmieciara i wrzuca wszystko do jednego pojemnika? Ja nie ukrywam, że ja też się spotkałam z czymś takim. No i to jest takie poczucie bezsensu naszej... Demotywujące. Tak, naszej recyklingowej pracy. Jak to jest? No to właśnie naprawdę często tak wygląda, ale tak nie jest. A jak jest? To często wygląda tak, że właśnie przyjeżdża jakby jeden samochód i wszystko jest wrzucane jakby... Śmieciarka. Tak, wszystko jest wrzucane na kupę i ojejku, zmarnowane, a my tam się staraliśmy. Tak.
ale te samochody mają takie specjalne jakby miejsca, że jakby w jedną część tego samochodu wrzucany jest plastik, w drugą część tej naczepy wrzucane jest powiedzmy szkło i w jeszcze inną na przykład papier. Mhm. Więc czasami to faktycznie może tak wyglądać, natomiast jest to dobrze jednak rozwiązane. Ja przeżyłem ten sam szok kilkanaście lat temu w Warszawie. Wyjeżdżałem z osiedla, brama zamknięta, bo stoi śmieciarka, no to patrzę, co oni robią i patrzę, że wszystko rzucają do jednego wora, do śmieci i przeżyłem szok. Jest też jak gdyby popełniony, bo tak fachowcy mówią, popełniony błąd w tej naszej polityce całej śmieciowej. Tak naprawdę powinno się zacząć od tego, że kiedy się zaczęło to kilkanaście lat temu, politykę śmieciową powinien stać tak naprawdę na początku pojemnik bio i cała reszta, frakcja mokra i sucha. Ja jeszcze dodam, że w tym cyklu 2014-2020 Polsce na śmieciowe sprawy przysługuje 27 miliardów euro wsparcia. Ja nie wiem, ile do tej pory wykorzystaliśmy. I głównie produkowaliśmy te oczyszczalnie BMP, prawda, gdzie się wsypuje wszystko to, co Arek mówił, na taśmę i potem się dopiero oddziela. I te oczyszczalnie nie są przygotowane do pobierania takich czystych frakcji, że raz idzie szkło, raz idzie papier, raz idzie plastik. One są przygotowane niestety do tej grupy mieszanej. I dopiero na tych taśmach, których wybudowaliśmy tu pod Płockiem też w Polsce tak wiele, odbywa się czyszczenie i segregacja tej frakcji. I tak naprawdę z punktu widzenia technologicznego, to czy oni to wrzucą razem, czy oddzielnie, to dla tej taśmy nie ma różnicy. Byle nie wrzucać tych mokrych śmieci. Dokładnie, tak, bo czyli po prostu to, co powiedziałeś, jest już najważniejsze dzisiaj, to oddzielić bio od butelek, makulatury. Co my tam jeszcze mamy? Butelki, szkło, plastik i papier? Tak, dobrze ja pamiętam? Tak. Plus bio, czyli tak. To są cztery tylko rodzaje. Warto pamiętać, bo czasami jakby mamy różnego rodzaju gdzieś tam dylematy, że jednak wbrew pozorom na przykład wydaje nam się, że coś wrzucamy gdzieś, a nie do końca tak jest. Na przykład prosty przykład. Wydaje nam się, jak z papierem, tak, którego też jednak zużywamy dużo, nie wyrzucamy do pojemników na papier, na przykład zatłuszczonego papieru, czy papieru od jakiejś wędliny, czy coś, niestety, ale to się nie nadaje. Kartonów. Tak, kartony wbrew pozorom, znaczy kartony, takie kartony od na przykład od soku, czy od mleka, to często zastanawiamy się, czy to jest papier, czy nie. Nie, to nie jest papier. To wrzucamy do plastików. To do plastików, dokładnie, czyli karton od mleka i soku wrzucamy. Tak, plastiki, metale. Dokładnie. Tak, w tej chwili już są takie technologie, które tam na taśmie potrafią pokruszyć dokładnie ten kartonik i pooddzielać te frakcje w tym kartoniku. Dokładnie. Wbrew pozorom to jest bardzo skomplikowane. Na początku pewnie. Znaczy mam na myśli całą tą technologię, której już nie widzimy, ale ona całkiem fajnie sobie z tym wszystkim radzi, więc jakby warto temu pomagać tak naprawdę. A jak... Co tak naprawdę można robić w bardzo prosty sposób. To nie jest nie wiadomo jak skomplikowane. Wystarczą dwa pojemniki w domu. Czyli suche, mokre. Na pierwszy krok. Można tak powiedzieć, tak. Może powiem inaczej. Wystarczą może tak i 2,5. Na przykład tak jak my robimy to w domu przy czteroosobowej rodzinie. Mamy jeden pojemnik na odpady mieszane, których niestety też jest jakby sporo. Wszystko. Dokładnie. I mamy drugi pojemnik na takie, którym możemy jakby w prosty sposób nadać to drugie życie. I tam wrzucamy plastik, wrzucamy metal, wyrzucamy papier i dopiero idziemy sobie przed nasz blok, stajemy sobie przed naszymi ładnymi, no tak, kolorowymi i po prostu wyjmujemy. To jest kwestia minuty, naprawdę to nie jest nic wielkiego. Tak? Panowie, a jak to wygląda w Płocku? Płock segreguje śmieci? I jakie mamy możliwości niestety, stworzone na dzień dzisiejszy? Niestety nie jest najlepiej. Z danych, które są gdzieś tam dostępne, do których dotarłem jakiś czas temu, jeśli chodzi o końcówkę 2017 roku, niestety nie było najlepiej. Owszem, deklarujemy, że segregujemy, ale tak średnio nam to chyba wychodzi w praktyce. Chyba trochę jeszcze nie do końca wiemy, jak to robić i nie do końca wiemy, dlaczego powinniśmy to robić. Warto też przy okazji być w tym momencie jakby fair i wspomnieć o tym, że to wszystko fajnie jest ogólnie w Płocku rozwiązane. Od dłuższego czasu tak naprawdę. Możliwości mamy zdecydowanie. Na przykład prosty przykład, jeśli robimy gdzieś jakiś remont mieszkania naszego, my za darmo, może nie do końca za darmo, bo po prostu i tak płacimy jakby za te śmieci, ale w ramach tej opłaty, którą i tak jakby co miesięcznie opłacamy, my możemy zamówić sobie
takie worki są na takie odpady budowlane, czasami gdzieś tam widać, przed blokiem big stoją. Big bagi, tak, dokładnie, big bag, dokładnie. Nie chciałem używać tej angielskiej nazwy, żeby nie było. Lub nawet duże kontenery. Proszę Państwa, my za to nie płacimy, to wystarczy zamówić, nawet nie trzeba nigdzie chodzić, wystarczy wejść na stronę Urzędu Miasta i możemy zamówić. To przyjeżdża, my korzystamy z tego przez jakąś tam ilość umówionych dni, i to wyjeżdża. My absolutnie, i oni to zabierają, my za to nie płacimy bezpłatnie? Dodatkowych, dokładnie, tak. Myślałam, że tylko podstawiają bezpłatnie. No właśnie nie, zabierają również to bezpłatnie. Dużo się więc, nauczyłam dzisiaj. Więc absolutnie nie ma najmniejszego sensu jechać gdzieś tam po nocy do lasu, czy, no czekać, jest... czy czekać na noc, żeby sąsiedzi nie widzieli i po wiaderku ten gruz do tego śmietnika. Mhm. To nie ma sensu absolutnie. Warto może przy okazji wspomnieć, że... Dokładnie, nie wolno. Warto przy okazji wspomnieć, że taka śmieciarka, którą często gdzieś tam widzimy, potrafi kosztować ogromne setki tysięcy złotych i one się potrafią psuć. Więc jeśli spowodowalibyśmy taki wypadek i ktoś by się dowiedział, że to my wyrzuciliśmy ten gruz do tych śmieci, no to mogłoby się to skończyć dla nas ten nie najlepiej. Panowie, bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Moimi gośćmi byli przedstawiciele Koła Partii Zielonych w Płocku, Arek Murczyk i Jarek Cybulski. Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że się przydało i że będzie trochę łatwiej. Warto to robić zdecydowanie. Bardzo dziękuję. I radzimy następnym razem jeszcze kogoś z miasta odpowiedzialnego za politykę śmieciową zaprosić. Oni będą wiedzieli dużo więcej i znają te liczby, których jeszcze my nie znamy. Będę miała na uwadze. Dziękuję panowie bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek programu Kilka Pytań do... Dziękuję.